Cześć wszystkim, znowu powiem 7, życią karkaną. Musiałem zrobić jeszcze wycieczkę do Tarantu po paszport Prestona Radcliffe'a. Ponadto gdzieś zgubiliśmy zapałki z karczmy rozymburskiej, które znaleźliśmy przy Prestonie. Więc chyba tego nie będziemy mogli zrobić pewnej rzeczy. Dobra, w każdym razie damy się do Roseboro. Jeszcze jedna rzecz, tamten miecz, który znalazłem, był jakiś przeklęty, losowe obrażenie od ognia. Więc go po prostu sprzedałem. Dobra, co my tu mamy? Coś z kręgiem Borgara. Krąg znajduje się tutaj. Krąg. W kręgu byli wysyłani ludzie do otchłani, czyli Aronax, Kerrigan i tak dalej. Nic póki co z nim nie zrobimy. Mamy cmentarz. To chyba w sumie tyle. Nie ma tu chyba żadnych sklepów. Jest karczma, legendarna karczma rozenburska. Mamy tutaj z kimś do porozmawiania. Fredrik. Nie chce z nami rozmawiać. Jesteś tym, kto przeżył. Tak. O! 100 monet, dziękuję. Kim jesteś? Okej. It is done. Trochę złota darmowego. Ultra lekki topór. Weźmiemy sobie. Dobra, coś jeszcze więcej tutaj mam do zrobienia? Chyba nie. Wszyscy się przestraszyli przez to nas. Czy wiesz coś o Wiktorze Misku? Im jest, brzmi znajomo. Czy to ma jakieś powiązanie z książką? Dobra, zdawało mi się, że tutaj ktoś będzie miał dla nas jedno zadanie. Ale nie widzę nikogo, kto chciałby z nami porozmawiać. Trevor Linwood, jestem... O, to jest ten pan, jestem żurnalistą z Tarantu. Dosyć daleka droga, jaki jest problem? Dobra, w każdym razie... Chcę, żebyśmy zrobili zdjęcie pewnej wywirnie lokalnej. Przyda nam się to. O, mamy opcję. Czy wiesz coś o tych zapałkach? Tak. To z ich karczmy. Znalazłem to przy nieżyjącym pasażerze IFS Zephyr. Czy wiesz go? Nie znam takiego. A, była taka jedna osoba, która mogła to być. Kto? Tak, pewnej nocy zauważyłem dziwne światła i iluminacje z kierunku kręgu. Niedługo później przyszedł jakiś człowiek, wynajął pokój na noc, wyglądał na cało, na dosyć przestraszonego. Co było w nim dziwne? Był świeżo wygolony, miał ubranie krasnoluda, ale nie mógł być krasnoludem, żaden krasnolud by nie zgolił brody. Bardzo dziwne. Nie miał przy sobie monet, ale zaoferował mi jakąś krasnoludzkie ostrze w zamian za zapłatę. Bardzo piękne. Miało inicjały BMC, czyli Black Mountain Clan, czyli klan Czarnej Góry.
sprzedałem to za całkiem niezłą cenę. Dobra, to musiał być krasnolud. Czy wiesz coś o nim? Zapytał się najszybszą drogę do Tarantu. Ale tak, powiedziałem, że ma dużo szczęścia. Jest Zephyr. Wyleci swoją dziewiczą podróż tam. Dobra, coś jeszcze więcej ciekawego mówi? Więc powiedział, że pójdzie do Sephira. Jesteś pewna? Tak. Obudziłem go następnego poranka, ale już go nie było. Nic nie powiedział, po prostu poszedł. To jedyna osoba, która wiem... którą znałam na tym przeklętym locie. No, to w sumie tyle. Raten. Hello, Mr. Might. Co ty robisz tutaj, Jason? Studiuję. Okej. Okay. O, coś tam mówi, że bariera z otchłanią się rozszczelnia. Dobra, coś tam mu mamy przynieść z Wendigrodzkich tych. Nie jestem pewien co. To jest jakiś gnom. Czy on coś ma do nas do powiedzenia? Kim jesteś? A tak, to ty przeżyłeś katastrofę, tak. Nic więcej nie ma do powiedzenia. Dobra, i tyle. Obstawi 500 monet, że nie znamy odpowiedzi na jakieś pytanie. Czy się założymy z nią? O, tego nie pamiętam, jasne. Kto napisał zakazane miasta północy? Thuringer chyba nie. Może Chadwick Moore? Nie, to napisał... Dobra. Jak szybko przegrać 500 monet. Dobra. Tu gdzieś powinniśmy chyba mieć też gościa, który zrobił ten paszport. Momencik. Dobra, to ona mówi, że... wspomniała o tym, że kazała mu się odezwać do pana Razi w Kaladonie. Dobra. Wrócimy do Kaladonu. Za jakiś czas to poszukamy tego pana. Dobra. Chyba nic tutaj więcej nie będziemy robić. Jest jakiś quest z jakimiś tymi złodziejaszkami. Niziołkami, ale nie wiem, czy mi się chce to robić. Dobra. Jest kilka grobów, które możemy wykopać. Filip Misk. Jest to rodzina pana Miska. Więc powinniśmy na pewno tutaj poszukać. Dobra. Nic nie zrobiłem, panie władzo? To nie ja? Przy okazji możemy obrabować parę innych grobów, bo czemu by nie? Ale tu jest ten, który nas interesuje. Oddalmy się szybko. W innym kierunku. Cengang, horror wśród mrocznych elfów. No i tu mamy to, czego szukaliśmy. Przy okazji, dedykacja pana Trullingera. Dedykuję tą
książkę mojej najdroższej Raven. Bardzo chętnie spojrzałbym jeszcze raz w... Tak, czy stanąłbym przeciwko jeszcze raz tym potworom. Tysiąc razy, tylko żeby spędzić chociaż moment więcej z tobą. I bla, 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 bla. Opisuję generalnie swoją obecność, znaczy to, jak mieszkał wśród elfów. I wspomniało to, że kiedyś natknęli się właśnie na Cenal. I co? I zaznaczył, no chyba za dużo nie zrobili, po prostu spotkali się niedaleko, znaczy, jak to ująć? Przeszli niedaleko Cena i zostali zaatakowani przez mroczne elfy i się oddalili szybko. Dobra, o, mieliśmy te jednak zapałki, nie zauważyłem. Dobra, czy coś jeszcze? Musimy jeszcze się pozbyć trochę. Dobra, póki co za dużo nie strzelamy, możemy trochę pocisków oddać Wollingerowi. Dobra. I dalej. Dobra, bez większego gadania. Udajmy się do Cena. Przy okazji ten quest na zrobienie zdjęcia tej wywirnie odblokowuje nam most prowadzący na północ prosto do miasta elfów, więc głównie z tej przyczyny warto go wziąć. Nie zdążyłem na niego kliknąć. Momencik. Możemy to powrzucać naszemu czołgowi. Dobra. Tutaj jakaś miejscówka. Ciekawe, tego nie pamiętam. Zakupiona katedra. Jakieś duchy tutaj są, dobra. Znajdźmy dobrą linię ognia. A, przy okazji, zobaczyłem też, że... dobra, przerwali mi, momencik. Dobra, dokończmy tego gościa i... jeszcze tych. Dobra. Możesz mnie uleczyć? Dziękuję. Co mi poprzerwali? Ludzie w Rosebrough, w karczmie, mieli amulety urody. Więc jeżeli nigdzie żadnego nie znajdziemy, to zasadzimy się na jakiegoś gościa tam i obrabujemy go. Dobra. Średnie obciążenie. Dobra, czego to jeszcze nie potrzebujemy? Tego już nie potrzebujemy. Znaczy, będziemy potrzebowali niedługo. No i dobra. To chyba tyle, co? Wygląda na to, że tak. Dobra, uciekajmy stąd. O, czur poison. Przyda się.
No, kurczę, chyba jakiś rzut się trafił, bo teraz jak podróżowałem... Podróżowałem teraz do Tarantu, to żaden mi się nie trafił. Po prostu cała droga z Caladonu do Tarantu i z powrotem z pokoju. A teraz nagle się na nas rzuciło. To jest chyba jakiś comiesięczny respawn molochańskiej ręki. A mam przecież łopatę niepotrzebną, której muszę się pozbyć. Dobra. Łopata już do niczego nam w życiu nie będzie potrzebna. Na razie dajmy ją ogrowi, przy najbliższej okazji to gdzieś wyrzucimy. Dobra. Zapiszmy, żeby tego nie zepsuć. Gdzieś tutaj jest ta wywirna. Chyba ona. Dobra. No, powinno wystarczyć, co? Chyba tak. Dobra, zróbmy jeszcze jeden na wszelki wypadek. I weźmy się za nią. It is done. Dobra. Później jak będziemy wracać do Rosebrew, to zagadamy z panem. Przy okazji wywirna blokowało jedyny most w okolicy. A nie w okolicy, chyba w ogóle jedyny most nad tą rzeką. Dobra. To... Podejdźmy gdzieś blisko. Zanim podejdziemy... Właśnie jedna rzecz. Musimy... Możemy w sumie też od razu zrobić, nałożyć medalion molochańskiej ręki. Bez tego nas nie wpuszczą. Jedno, że nadal zauważyć, nic zrobić. W okazji nadal mamy to zadanie, żeby tutaj znaleźć jeszcze jakiś ten, ale chyba nie zdążymy go zrobić. Jakiegoś świetlika, czy coś takiego. Serce świetlika. It is done. It is done. Whisper Essence, to już mieliśmy i to nie wystarczyło. Dobra, nieważne. Kurczę, wytrzymałe te małpy. Fajnie, że ten bot leczniczy również na przykład Wollingera leczy. A ty co robisz? No, dziwne. Dobra.
Dzień dobry, panom elfom. Na pewno bardzo chętnie wpuścicie krasnoluda. Jestem tutaj do Mingorod. Znasz procedurę. Gdzie jest twój amulet? Tutaj. Możesz wejść. Oczywiście mówił o amulecie molochańskiej ręki. A to oznacza, że mroczne elfy współpracują z molochańską ręką. Czego się mogliśmy domyślić w sumie. Dobra, pytanie, gdzie jest Mingorod? Zdawało mi się, że to gdzieś było na północy. Tak, wygląda na tutaj. Dobra, i teraz będzie ważny zwrot akcji, powiedzmy. I musimy mieć wystarczająco dużo złego charakteru, żeby to wystąpiło. When my guards informed me a foot soldier of the Malokian Hand was here to see me, I couldn't guess what you could possibly have to speak with me about. Dobra. Nie jestem z molochańską ręką. Jestem tutaj, aby dołączyć się do was. Do you think this is some sort of social club you can just join on a whim? Wiem, że nie brzydzicie się od przemocy, żeby realizować swoje plany. And what plan would that be? Czemu mi nie powiesz? It's not that simple. You must prove your worthiness first. A jak mam to zrobić? Simply slaughter every last inhabitant of Stillwater, and then I will answer any questions you may have. Dlaczego chcesz, żebym zabił miasteczko pełne niewinnych ludzi? Joining with us means following orders without question. Out of the kindness of my heart, though, I will answer you just this once. Stillwater is too near our lands. They sell supplies to those that might wish to explore areas they shouldn't. No one encroaches on elven land. Brzmi rozsądnie. Uważaj to za zrobione. I look forward to hearing all the glorious details. When you've completed your test, I will answer your questions. No to idziemy. Czy wspominałem w międzyczasie? Zdaje się, że przynajmniej raz wspominałem, że przynajmniej jedno miasto wyrżniemy do co do nogi. I to jest właśnie ten moment. Co to dużo mówić? Zrobimy to. Z przyjemnością. Może Sok będzie musiał przeczekać to gdzieś z boku, odwrócić głowę, żeby nie widzieć tego wszystkiego. Ale czekajcie na to. Accepted. Kill all of the inhabitants of Stillwater. Ale cóż, nie widzę, dlaczego miałoby to jakiś duży problem robić. Po drodze parę niedogodności. Jak dobrze mieć osobistą armię. Dobra. W sumie zrobienie tego w nocy byłoby chyba łatwiejsze. Ale gdzie nasz honor? Wszyscy powinni widzieć, co się dzieje. Dobra. Zastanawiam się, czy jeżeli zaczniemy to od tego biedaka, to czy Sok się zdenerwuje? Znajdź sobie robotę. Przy okazji naprawiamy chyba naszą reputację.
Dokładnie. Halo? Straż? Zamordowaliśmy jednego człowieka. Nikogo to nie obchodzi? Chyba nie. Halo, strażnik. Patrz, nie żyje. Okej. Chociaż raz, kiedy potrzebujemy, żeby straż rzuciła się na nas, to tego nie robią. Dobra, Sogu. Kurczę, nieźle potrafił przywalić. Oczywiście zrabujemy wszystko, co będzie się dało. Albo co będzie przydatne. I co? Gdzie jeszcze jest jakaś straż? Co, tyle tylko strażników? Na tym zadupiu? Tutaj jest jeden. Dobra, poczekajmy jeszcze 2 godziny. To troszkę nam ułatwi celowanie. No dobra. Chyba musimy zacząć od domu do domu mordować ludzi. Miałeś coś przy sobie? Alumet. Amulet Ntali, okej. Okay. Za tym nic ciekawego. Królik zniknął. Ciekawe. Dobra. Zastanawiam się, czy w którymś momencie Sok się na nas nie obrazi. Więc przed każdym morderstwem będę zapisywał grę. Ludzie chyba nie mają instynktu samozachowawczego, żeby atakować nas. Kiedy tylko podchodzimy. Ten awans przyda nam się jeszcze troszkę więcej celności. No cóż, myślałem, że tu się duża bitwa zacznie, jak zaczniemy mordować strażników, ale nic takiego się nie dzieje. Trochę jestem zawiedziony. Okej. Bonus do skradania. Może być coś warte. Ten rubin, który mu daliśmy, też jest trochę warty. Chyba 500 sztuk złota można u kogoś sprzedać. Cześć. Żegnaj. Miał ostrze ze Steelwater. Tempered Shield. To chyba byłby upgrade dla kogoś, co? Tak, dla Virgila. Trzymaj, Virgilu. A właśnie, jeszcze. Witam z powrotem. Degeneratów seksualnych. A, ładnie, Volinger już zaczęła uciekać, ale Volinger wyniósł snajperkę. Jeps.
Ładny strzał, Wollinger. Okej, okay, te szaty wyglądają ciekawie. Laska też wygląda ciekawie. Aż biedny pająk się za nami. Jakby to ująć? Ciągnie. Okej, okay, ludzie w karczmie, czy jesteście już na tyle wkurzeni, żeby zacząć atakować mnie? Nie. Dobra, to może być ciężka walka, bo tam jest dwóch ogrów. Będę musiał na nich uważać. Zajrzyjmy jeszcze do innych miejsc. Dużo złota miałeś. Przy okazji bardzo często ich ekwipunek, jakby sklep można znaleźć w jakiejś... Sklepowy ekwipunek można znaleźć w jednej z skrzyń. Dobra, tamten... Momencik. Tamten dom chyba już przeczyściliśmy. Dobra. Dobra, zajmijmy się najpierw tym ogrem. Poczekajmy, aż się nasz arachnid medyczny się do nas doczłapie, bo może się przydać. Dobra. Ciekawe. Tylko trochę się obrazili i udają, że nic, że wszystko jest ok. To ułatwi sprawę. Dobra. Okej. Okay. Jedyny problem tutaj. Ten krasnolud może jeszcze jakiś problem stanowić. Nie będę tolerował takich rzeczy w moim establishmencie. Ale właśnie to robisz, właśnie to tolerujesz. Dobra. Dobry ogrze, potrzymaj mi te dwie rzeczy. Krasnoludzka kolczuga wygląda ciekawie. 12-21. Nie zauważyłem, że mamy mało życia. 12-21, 450. 12-21. Dobra, na razie to pozbądźmy się, ale niedługo to chyba założę sobie. Naprawdę oczekiwałem czegoś bardziej dramatycznego. I pies jeszcze się podoba. Masakra. Psowi. Tutaj ktoś jeszcze uciekł? Tutaj. Dobra, czy to wszyscy tutaj? Chyba tak. Musimy znaleźć tego gnoma, któregośmy uratowali od ogra. Trzeba poprawić nasz błąd. I jeszcze ten Atkin Chambers, mistrzuników. Tego nie uniknąłeś? Ha. Chcę, żebyście się przemieścili. Nie miałem nic przy sobie. Nudy. Dobra.
I jeżeli dobrze rozumiem, to powinien być ostatni żywy mieszkaniec tutaj. Ładny strzał. Dobra, nic się nie pojawiło w tym. To się nam też pojawi w reputacji. Gdzie to mamy? Reputację. Dobra. Przejrzę jeszcze miasto, czy nic nie pominąłem. I generalnie widzimy się u mrocznych elfów. O, jakiś strażnik przeżył. Odsuń się trochę. Niezbyt dobrze robisz swoje zadanie. Żyjesz czy nie? Nie żyjesz. Ci się chyba animacja zepsuła. Okej. No okej, zapomniałem jeszcze o tej... karczmie. Pani się schroniła za stołem. Jeszcze coś? Dobra. Okej, tutaj jeszcze były dwie panie, których nie zauważyłem. Naprawmy to. Dobra, przynajmniej pojawiło się coś w dzienniku. Ta, jesteśmy rzeźnikiem ze Steelwater. Większość obywateli w dużych miast się teraz nie będzie nas lubić. Okej. Nie chciałem ciebie schować. Dobra, widzimy się z powrotem u mrocznych elfów. Dobra, jesteśmy z powrotem. Idźmy do naszej zleceniodawczyni. Pochwalmy się dobrze wykonaną robotą. Właśnie jakby wspomniałem o tym, jak jesteście w stanie zauważyć, to jest miejsce, w którym rozszczepia się ścieżka dobrych postaci i złych. A jako dobra postać to wyglądało zupełnie inaczej. Ta rozmowa również zupełnie inaczej by wyglądała. I am assuming, since you are here, the town of Stillwater is no more. Masz rację. A teraz gdzie się znajduje klan Czarnej Góry? They were banished to the void to construct a technological gate to weaken the ward separating our world from the void. When they are finished, Aranax will make his triumphant return and set this world right. Użycie Batesa w waszych machinacjach było istnie genialnym zagraniem. After all those years of trying to concoct a plausible excuse to banish a group of dwarves, that young fool stumbles in there and walks away with their cherished technology. Aranax himself couldn't have dreamed up a better scenario. Kiedy już mi to powiedziałeś, mogę cię, jakby to dobrze ująć, wybebeszyć, wypatroszyć. Ucieczka z Tenara byłaby poważnym kompromisem twoich planów. We knew Stinnar would try to contact Bates, and Bates has enough wealth and power to make problems for us. He could possibly have even purchased himself enough mages to shore up the wards for years to come. Dlaczego Aranax jeszcze nie wrócił? Stenarowi się to udało. Stenar had absolutely no magical aptitude. He was able to slip through the smallest opening without any danger to himself. If someone of Aranax's magical power were to attempt to come through before the rift was big enough, it would be an excruciating death, to say the least. Czy coś jeszcze? Now that you have proven yourself dedicated to our cause, you must go to the Penari Temple in Caladon and speak with Kan Hua. He is known there only as the High Priest,
but you will be able to gain admittance to see him by using his real name. He will have an assignment for you. Panari? Co oni mają z tym wspólnego? You will receive the answers to your questions from Kanhua himself. Dziękuję za informację. Miłego dnia. Dobra. Myślałem, że tu będzie trochę więcej gadania, ale to tyle, wygląda na to. No cóż, wracamy do Caladon. Panari też w tym maczają palce, jak widać. I cóż, i chyba będzie w kolejnym odcinku będzie kilka ciekawych wydarzeń. Póki co to tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.